Siemanko, witam wszystkich w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że przybywa nas. Jest nas coraz więcej na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, nie wiem jak dobrze to będziecie widzieć, ale myślę, że widać to dosyć dobrze. Mam tutaj w tym obszarze porysowaną całą przednią szybę. Po prostu ktoś chyba miał pod wycieraczkami, zobaczcie, piach czy coś i nie wyczyścił to i po prostu cała szyba jest porysowana. Tego tutaj z tej strony tak dobrze nie widać, ale z wewnątrz wygląda to strasznie, także mam zestaw do polerowania szyby, no i będziemy walczyć, będziemy próbować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, więc mam kupiony taki zestaw, który zawiera tlenek ceru. Jest to zestaw rozszerzony, czyli mamy też tutaj taki adapter do wiertarki czy tam do wkrętarki, bo nie mam polerki. Płytka filcowa polerska, zestaw papierów ściernych, bo u mnie te rysy są dosyć grube. To co to jest? Z takim jakby olejkiem, to jest chyba aplikator z wodą, tak? No i tutaj na pewno jest tlenek ceru, który służy do polerowania tego. Jest też jakaś instrukcja, zaraz się tutaj z tym wszystkim zapoznam. No i zobaczymy, będziemy działać, zobaczymy co tutaj da się zrobić. No teoretycznie chciałbym całą szybę tutaj spolerować, ale najpierw spróbujemy tylko na tym kawałku, no bo wygląda on kiepsko. Co najmniej powiem wam, kiepsko. Jeśli tutaj to pomoże, nie wiem czy słyszycie, nie są one takie jakieś mega głębokie, też nie liczę na to, że się wszystko da usunąć, ale chciałbym, żeby się coś tu poprawiło. Jeśli to pomoże, to będę myślał nad tym, żeby całą szybę spolerować, żeby była jak nowa. Także no, czytam instrukcję, rozpracowuję to i jedziemy z tym. Ok, tlenek ceru, czyli to żółte, rozrabiamy 1:1. Nie wiem, tam szczerze mówiąc chyba nawet nie musi być 1:1. Po prostu go rozrabiamy z wodą, przecież on ma być ścierny, nie? Ja sobie dam na razie tylko tyle, zobaczę zaraz go tutaj, odrobinę wody. Rozrobię go sobie i będę próbował. Najpierw spróbuję tutaj na tej części, która jest jakby na podszybiu, żeby zobaczyć co to jest. To ma być takie, czy bardziej gęste to ma być, co? To pasta to powinno być, a nie coś takiego. No nie wiem, takie coś mi wyszło. Wydaje mi się, że to jest za rzadkie, ale no cóż, spróbujemy. Filc mam psiknięty wodą troszeczkę, nałożę tego tlenku, no i spróbujemy zobaczyć co się uda zrobić tutaj w tym obszarze na dobry początek. Jak widzieliście, tam to nie wyszło zbyt dobrze. Zrobimy podejście numer 2 tutaj na tej części, już troszeczkę innym sprzętem. Tym razem mam już normalnie wkrętarkę. Będzie trudniej na pewno, żeby ustawić sobie obroty. No ale dobra, coś wykombinujemy, także jedziemy tutaj, próbujemy tą część, zobaczymy co to wyjdzie.
w pierwszym razie. Nadal jest porysowane, aczkolwiek nie wiem, wydaje mi się, że jest mniej, albo to jest po prostu takie, wiecie, nie, że chciałbym, żeby było mniej. Nie wiem, kurde, nie wiem, myślę, że jeszcze raz albo dwa razy muszę zrobić. Także ustawiam tutaj kamerkę, żeby było widać. No i jedziemy dalej, jedziemy jeszcze raz. Później, tak, godzinę już tutaj siedzę i to szlifuję większy obszar po prostu. No i co, zmywamy, zobaczymy sobie, czy jest jakiś efekt. Tak to wygląda po godzinie, mniej więcej. No, jest dużo lepiej, powiem wam, dużo lepiej. Tutaj to pod szybie, aż tu były rysy bardzo duże, tutaj jeszcze są, oczywiście, że są, to nie jest tak, że ich nie ma, ale jest dużo lepiej. Przynajmniej na pierwszy rzut oka to wygląda dużo, dużo lepiej. No dobra, popróbuję jeszcze troszeczkę z tym. Powiem wam, że troszkę trzeba się z tym namęczyć, nie? To nie jest coś, co zrobimy w godzinę, żeby usunąć takie coś, tylko tu naprawdę trzeba się naszlifować i dużą powierzchnię trzeba brać szyby, żeby jakoś tu równomiernie szło, bo jak już się zapryska tym tlenkiem, no to już i tak nie widać, co tak naprawdę się robi. Dobra, jedziemy dalej. Szlifuję dalej to. Poleruję w sensie. Taki oto mamy efekt końcowy. Nie użyłem tych papierów ściernych. Pewnie gdybym je użył, byłoby dużo lepiej. No ale bałem się troszeczkę, nie? No to jednak jest szyba czołowa. Nie chciałem jej wymieniać. Nie wiem, na ile to widać. Są ryski. Oczywiście, że są. Ale w porównaniu z tym, co było wcześniej, jest super. Na pewno coś zrobiłem źle,
Na pewno nie mam polerki i to był duży problem. Gdyby to ten filc był na czymś bardziej miękkim, byłoby super. Na pewno miałem też za małe obroty troszeczkę, bo na wkrętarce no, ciężko to zrobić i albo są mega szybkie, albo są po prostu wolne, więc nie chciałem tutaj, wolałem wolne ustawić, żeby nic tutaj nie przypalić, aczkolwiek ja widzę efekt gołym okiem i powiem wam, no jest pozytywny, nie? Jakbym tu jeszcze spędził powiedzmy ze 2-3 godziny, to pewnie byłoby lepiej, jakbym miał troszeczkę lepszy sprzęt właśnie typowo do polerki, to też by było lepiej, jakbym tych papierów ściernych użył i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie jest fajnie, no za 4 dychy można sobie spolerować te drobne rysy. Szczególnie myślę, że fajne to by było na szybach bocznych, tam gdzie zawsze gdzieś jakieś kamyczki wpadną i przy otwieraniu tych szyb one się rysują. Ale tutaj bardzo fajnie. To wyszło ze środka, dużo, dużo mniej widać te rysy, a o to mi chodziło, bo to mnie najbardziej wkurzało. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie ewentualnie światło załamywać i tam jakieś inne takie historie, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. No cóż, słuchajcie, subskrybujcie dalej, będziemy dalej coś tutaj grzebać. Także dzięki, że jesteście, trzymajcie się, cześć.